Panie Pawle, kim Pan jest zawodem? Ja jestem z zawodu hotelarzem, ale tak naprawdę też jestem dumnym Bielczaninem, bo stąd pochodzę i z przyjemnością przyjechałem dzisiaj, żeby podzielić się moimi doświadczeniami, jeśli chodzi o pracę w hotelu. A praca w hotelu, praca w usługach to nie tylko branża wymagająca, ale też poniekąd stan umysłu. To jest świetny zawód do tego, aby poznać świat. Dokładnie, dokładnie tak. To jest zawód, który jest związany z ludźmi, pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Dam przykład, że co roku do Polski przyjeżdżają miliony ludzi. To jest jedna z największych branż, jeśli chodzi o świat. I bardzo dużo osób tutaj pracuje. My na co dzień spotykamy się z hotelarzami podczas naszych materiałów. Bardzo często odwiedzamy zamek w Janowie Podlaskim. Konferencje odbywają się też w hotelach różnego rodzaju, czy w Polonii, czy w Skali, czy w innych hotelach. Jakieś takie, co będzie chciał przekazać Pan tutaj naszym studentom w Akademii Bialskiej? Ciekawe doświadczenie, uwagi, podpowiedzi, jak w tej branży postępować? Chciałbym powiedzieć o swojej własnej drodze. O tym, że to jest ciekawa praca, bardzo perspektywiczna i co więcej, to jest ważne, jeśli chodzi o nowe trendy, mówimy o sztucznej inteligencji, to jest praca, która będzie dalej perspektywiczna w perspektywie nie tylko kilku, ale kilkudziesięciu lat. Więc chciałem zachęcić młodych adeptów, tych osób, które chcą czegoś w życiu osiągnąć, do tego, żeby dołączyły do naszego grona. Co jest ważne w takiej branży, będąc takim człowiekiem? Może zacznę od tego, że na pewno języki. Języki, jeszcze raz języki, przede wszystkim ciężka praca i oddanie drugiemu człowiekowi. To, co jest ważne, to przede wszystkim nie myślenie tylko o sobie, ale też o drugim człowieku. A oprócz tego wszystkiego hotelarzy przyszłych, naszych adeptów nauczymy. Jak Pan trafił do Akademii Bielskiej? Bardzo prosto, zostałem zaproszony przez wspaniałe grono akademickie. I powiem szczerze, widziałem też billboard, który jest przed Białopodlaską, czyli Akademia Bialska. Czekamy na Ciebie i w związku z tym jestem. I na koniec, wyczułem w Pana rozmowie pewnego rodzaju porównanie nawet tej pracy hotelarstwa, hotelarzy do pełnienia misji. Jak najbardziej. To nie jest tylko i wyłącznie praca, to jest styl życia i to jest tak naprawdę pasja, którą mamy. Więc tą pracę się po prostu kocha. A to się wyjaśniło, dlaczego hotelarz, bo hotelarze chyba są to właśnie te zawody i te osoby, które znają te języki, a przynajmniej powinni znać jak najwięcej. Jak najbardziej. Tutaj zaprosiliśmy akurat tak zacnego gościa, dlatego że nasza filologia angielska oferuje dwie specjalizacje. Dydaktyczną, to akurat nie jest ten target na dziś, ale ta druga, tłumaczeniowo-biznesowa, to jest właśnie dla nich. Aczkolwiek wszyscy skorzystamy. Tak zacnych gości, zaszczyt jest po prostu zapraszać, mieć ze sobą, obcować, słuchać, uczyć się. Także prezes zarządu hoteli warszawskich Serena, dyrektor generalny hotelu Palace Polonia w Warszawie, wiceprezydent zarządu European Hotel Managers Association, także na wielu frontach aktywny, kompetentny profesjonalista i takich ludzi miło nam po prostu zapraszać, którzy będą właśnie przybliżać tajniki hotelarstwa i nie tylko studentom, by mogli czerpać, zadawać pytania, zastanawiać się nad kierunkiem swoich przyszłych poczynań zawodowych. Dodajmy, że ponownie jest to wykład otwarty, więc tak naprawdę i studenci, ale również zwykli mieszkańcy miasta i okolic mogą z tych wykładów skorzystać. No taka jest idea wykładów otwartych ogólnie rzecz biorąc. Cieszymy się, miesiąc temu mieliśmy wykłady o autyzmie. Dzisiaj mamy akurat, tak jak tutaj przedstawiłem, hospitality mindset, tajniki hotelarstwa. To nie wszystko, zapraszamy też na przyszłość oczywiście, będą różne inne inicjatywy. Śledzimy postępy i ścieżkę zawodową studentów, którzy już ukończyli Akademię Bialską, mają dyplomy, mają tytuły. Czy możemy potwierdzić, że rzeczywiście te hotelarstwo i studenci z Białej Podlaskiej zdobywają w tej branży sukcesy? Tak, mamy nawet stewardessę, więc która już gdzieś tam po liniach lotniczych fruwa i się udziela. Mam nadzieję, że wspomina naszą Akademię Bialską, jeszcze wówczas PWSZ. Hotelarstwo jest jednym z kierunków, tak jak najbardziej. Zainteresowanie nauką, naukami języków na Akademii Bialskiej nie ustaje? Nie ustaje. Oczywiście lektoraty to w ramach każdego kierunku studiów. My jako filologia angielska specjalistów kształcimy właśnie stricte pod kątem kompetencji językowych.